Rośnie? Aha. Mm? Ile masz stopni? 30 na razie. Hejka, hejka! Witamy Was bardzo serdecznie, ja jestem Marta. Krzysiu. I jesteście na kanale Enjoy My Family, a dzisiaj robimy co? Dzisiaj robimy szynkę. Będziemy robić pierwszy raz w życiu sami szynkę. Kupiliśmy sobie taki specjalny zestaw, dzięki któremu tą szynkę będziemy mogli zrobić. Linkujemy pod spodem. Link będzie gdzieś tam poniżej. A zobaczymy, z czego się składa ten nasz zestaw. Tak, przy okazji zrobimy jego taki test. O, tak. Bo to też będzie dla nas ciekawe. Latało. A więc tak, pierwsze co, to najważniejsza rzecz, to jest szynkowar. Szynkowar możemy go kupić samego, nie musimy kupować z tym wszystkimi garnkami i tak dalej, ale dla nas było to wygodniejsze z tego względu, że... Mokre ręce mam. Krzysiu tak pucował, że nie chce go wybrudzić. Z tego względu, że mamy niskie garnki. I teraz jeśli byśmy tak próbowali go włożyć... Proszę. Dałeś mi tak, że nie jestem w stanie. To nie zakryje nam tej woda na wysokości mięsa i nie będzie możliwości dobrze tego zrobienia. Musielibyście mieć bardzo wysoki garnek i też użyć dużo wody. Dużo wody, tak. Dlatego my kupiliśmy zestaw od razu z garnkiem. Jak się okazało, garnek można wykorzystać w kilku innych rzeczach, na przykład frytki, na przykład szparagi, których w życiu nie jadłam, więc wszystko przed nami. I garnek wygląda tak. I do garnka jest sitko. Właśnie na te frytki na przykład, wiecie, od razu można obcedzić. Tak. Klik tutaj idealnie pasuje nam ten szynkowar. Także nie musimy dawać dużo wody, bo tutaj jest mała przestrzeń, więc w tym momencie tej wody o wiele mniej nam pójdzie. A taka szynka musi się gotować około 2 godzin. I musi być cały czas ta wysoka temperatura utrzymywana, ale nie musi to woda gotować. Mamy do tego jeszcze pokryweczkę. Tak. Super. I ważna rzecz, jaką jest termometr. Termometr wbijamy do mięsa i mamy tutaj zaznaczone różne rodzaje mięs. To będziemy używać podczas gotowania, które nam tu pokazuje od zależności od zwierzaka, jaka powinna być temperatura w środku mięsa, że już jest gotowe. Kura jest największa temperatura, później świnia. To jest jakiś baran, nie wiem. Mhm. Nie wiem, co to jest. Tutaj mamy krowę przy 70. Czy tam jakieś coś tego wołowinę. I tam jeszcze coś innego, też nie wiem, co to jest. To takie ułatwienie, żeby ta szynka po prostu nie była sucha w środku i ją się wbija do środka mięsa. Tu jest specjalnie taka dziurka, dziobolec. I jeszcze co jest ważne, to przy gotowaniu szynki garnek z tą, znaczy to mięsiwo nie może bezpośrednio dotykać garnka. I dlatego tutaj mamy takie wypuszczoną wgłębienie, gdzie to sitko już nam podnosi cały ten pojemnik z szynką. Jeśli nie macie czegoś takiego, bo kupiliście na przykład sam, będziecie chcieli kupić sam szynkowar, w tym tak. momencie będziecie musieli na spód tutaj, zanim położycie ten garnek, znaczy ten szynkowar do garnka, musicie podłożyć go jakąś ściereczką, pieluchą tetrową. Coś w tym stylu coś załóżmy. W tym stylu, no. Mhm. I w tym momencie dajemy to na spód i na to dopiero dajemy szynkowar. To nie może bezpośrednio dotykać garnka i jednocześnie ognia. O, w ten sposób. I co ważne, my już tutaj mamy szynkę włożoną. Ona odstała 48 godzin, tyle była w lodówce, jak już tutaj włożyliśmy. I teraz cofniemy się do tego, jak tą szynkę robiliśmy, jak ją przyprawialiśmy i włożyliśmy ją tutaj do szynkowaru. Nasz schab już jest obrobiony, poodcinaliśmy wszystko, co tutaj było tłuszczu, a akurat trafił nam się bardzo, bardzo tłusty. Ale było to ukryte gdzieś tam między mięsem, więc ale i tak to chcieliśmy wyciąć, żeby nie była ta szynka aż taka tłusta. Teraz wygląda to całkiem ładnie. Pierwsza nasza własna szynka będzie właśnie ze schabu. Ze schabu. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że będą pyszne kanapki z taką jeszcze tym, jak to się nazywa, musztardą. Tak. No, albo chrzanem. O. I teraz tak.
Musimy to wymieszać z przyprawami. Martusia wcześniej przygotowała wszystkie przyprawy. Mamy je tutaj. Dwie łyżeczki soli, łyżeczka soli peklowej, łyżeczka majeranku, trochę papryki ostrej, łyżeczka papryki słodkiej i czosnek oraz pieprz. Mięso już mamy osuszone, jest suche, także takie powinno być. I teraz będziemy to całe marynować w tym. No, ale ładnie to wygląda. Mhm. Pięknie, no nie? Mhm. I z drugiej strony. Wygląda to zacnie. To fajnie tak zmienia kolor. Mhm. I pachnie bardzo, bardzo fajnie. Zobaczymy, jak będzie smakować. Już mi się podoba. Coś to, jak to ładnie pachnie. Lecę niuchnij. Ja sobie go jeszcze ponakuwam, żeby wszędzie doszły przyprawy, żeby wszedł do samego środka, bo my lubimy, jak wszędzie jest przyprawa. Jak się znęcasz nad tym mięsem. A nie tylko gdzie niegdzie. Mam nadzieję, że to będzie taka pyszna, super szyneczka i że nie będziemy kupować szynki, tylko będziemy robić sami i będziemy sobie wymyślać, a dzisiaj zrobimy szynkę z tego, a może z kurczaka, a może z indyka, a może z czegoś tam, może z łopatki. To będzie mega czaderskie. Bąboleczki do szynkowaru na 1,5 kg. Specjalnie takie. Można podobno też robić bez tych woreczków, tylko że wtedy będzie trzeba to tam trudniej się wyciągać. Zobaczymy. Najpierw spróbujemy tak, jak to tutaj wszyscy proponowali, czyli w tym momencie w woreczku. Włożymy sobie ten woreczek do środka. W tym momencie mamy to w taki sposób, także to jest trochę w powietrzu. Zobaczymy, czy to jest dobry plan. Jeszcze nie wiem. Dobra. I próbujemy to włożyć. O. Był dobry plan, ale gdzieś mi chwycił. Tu. To muszę teraz to podwątować, żeby mi się tu przerwie ten worek. To nie był taki dobry pomysł. Jednak tak nie róbcie. On się lubi tu zahaczyć, jak widzę. Zawijamy, nie zawiązujemy worka. Sobie tu powietrze wypuszczę. Uciśniemy to dobrze. Jeszcze go trochę zawinę. Okej, okay. Wygląda pięknie. Przykładamy go tą sprężyną, która to wszystko nam tutaj przyciśnie. Jak teraz założymy pokrywkę, to ona nam będzie trzymać, będzie nam zbijać tą szynkę w dół. Więc mamy do tego taką specjalną pokrywkę. To jest taki jakby ten zamór bezpieczeństwa. Dobra, i tu ma takie ząbki. I te musimy zahaczyć tutaj, żeby to się zamknęło. Zamykamy. Okay. I przekręcamy. O! Czekaj. O, chyba tak. Jest? Jest. I mamy zamknięte mięsko w szynkowarze, które ma wszystkie już przyprawy. Jest ponakuwane i teraz dajemy je na 24 godziny do 48. Do lodówki. Do lodówki. Ona musi, to mięso musi przejść przyprawami i generalnie im dłużej będzie w tych przyprawach się moczyć, tym bardziej aromatyczne ostatecznie będzie, no tak jak w przypadku każdego mięsa. Rośnie? Aha. Ile masz stopni? 30 na razie. Wiesz, gdzie jeszcze wkłada się termometr? Do dupki. On jest ostry. Będzie mięso, będzie mięso. Dobra, wkładamy to do lodówki. I jutro będziemy działać dalej. Dla was to będzie chwilka, dla nas to będzie strasznie długo czekanie. I teraz jesteśmy 2 dni później, więc zobaczmy sobie, jak to wygląda w środku. Ja to otworzę. Mamy pokrywkę. I tutaj mamy już naszą uprasowaną szyneczkę. Pachnie pięknie, jak to ładnie pachnie. Będzie szyna. Będzie szyna. Oj, tak. Też czuję. I też jest to świetna rzecz, załóżmy, jeśli mieszkamy w bloku, tak mi się wydaje, bo w tym momencie, jeśli chcemy zrobić sobie własną szynkę, to nie mamy dostępu do wędzarnika i tak dalej, żeby zrobić typu wędzoną. Wędzoka, to zawsze możemy zrobić tego typu szynkę, która będzie naszą
wiemy, co do niej włożyliśmy, tu jest 100% mięsa, nie dawaliśmy nic innego. Jest żadnych konserwantów, nic. Tak, żadnych konserwantów, są to tylko przyprawy i mięso. Oprócz tego, co już było w mięsie. To ważne, garnek jest na każdy rodzaj kuchenki, czyli też na indukcję, co jest istotne, bo trochę się martwiłam. Chodzi o to, że woda musi być powyżej mięsa i tylko o to. Ona już jest tutaj powyżej mięsa, możemy dolać troszeczkę. A też nie może być jej za dużo, by ta woda nie dostała się do środka, do mięsa. W końcu się dotyka. Się marzył o szynce swojej długi czas, jak widać. Bardzo długo. Całowanie nad szynką. W końcu. Ale zimne mięso. No. Dobra, można wpalać. Nie. I czekamy dwie godziny, czyli o godzinie 4:10 będzie szynka. Znaczy będzie szynka. To jest tak, że ją wtedy możemy wyłączyć i ona musi się ostygnąć, więc to jeszcze potrwa długo. Chyba do 8. No. Ale dzisiaj skosztujemy nasze szynki. Dzisiaj skosztujemy. Moglibyśmy ją jutro skosztować, ale ja tyle nie wytrzymam. Ja też nie. Będziemy testować. Mówisz, że przed nami test smaku? Tak. Wiem, powinna być ostudzona, ale to jest nasza pierwsza szynka, więc możemy sobie zrobić to szybciej. Rzepku. Uuu. A całe to się z ten... rozwaliło cały worek. No to trudno. Jeszcze tu jest sosu. No. Nie ma liścia. Ty kroisz lepiej. Położymy ją. Pięknie. Jestem ciekaw, jak ona jest w środku. Dawaj. Twarda. Jakie mięsko. To co, próbuję tą czy taką tą, bo tu jest dużo przypraw. No. Tylko jeszcze jeden. Strasznie grubo. Przykleję na pół. Jakie... Dobra. Druga. Trówka. To było tak widzicie. A będzie dobra na kanapce. No, wygląda przepięknie. I smakuje zajebiście. No, szynkowa to jest najlepsza rzecz ever. No nie? Jest to tak dobre. Jest to tak soczyste, wszystko jest zamknięte w tej szynce. Nic, wiesz, nie wypłynęło, bo jak się szynkę gotuje tak normalnie w wodzie, czy na parze, to jednak to wszystko skapuje, a tu w tym worku i w tym szybkowarze pod tym takim ciśnieniem i taka ściśnięta, no. Wszystko zostało w środku. Powiem wam, że polecamy wszystkim. To spróbujcie zrobić własną szynkę, tak. Bo to całkowicie inaczej smakuje. Raz, że wiecie co jecie, idealnie, możecie bez konserwantów, tak. Samo mięso, wiecie co jecie, macie jakby domowy wyrób i naprawdę dużo czasu to nie kosztuje i szynka wychodzi o wiele taniej. O wiele taniej. Jeszcze jaka przyjemność i jaka duma, że to jest wasze. No i naprawdę wyszło fajnie. Szynkowar, taki zestaw, jaki my pokazywaliśmy wam, to było chyba około 150 zł. Jednak ten zestaw daje radę, bo jest to tak. Przyjemne i fajne. Dla mnie świetny zakup i bardzo szybko się zwróci. I już się nie mogę doczekać, będzie robić następną szynkę. Tak, tak. Że polecamy spróbować samemu. No jeżeli zrobicie taką szynkę w domu, sami, to tak jak poprzednie nasze przepisy, które teraz się tutaj wyświetlają, w których nas oznaczacie, oznaczcie nas ponownie. My życzymy wszystkiego smacznego i co? Do zobaczyska. Pa! Ja to mam.
idealnie.